Macie się czołem, moi wspaniali. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Radda. Zapraszam Was na kolejny odcinek tej oto serii. Będzie to odcinek 9. Zapraszam do oglądania. Życzę miłej zabawy. Zaczynajmy. City, to znowu ja. Moim gościem jest porucznik Sara Krakowski, rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć Ziggy, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że dotarłaś do nas bez problemu. Nikt cię nie napadł i nie strzelał do ciebie po drodze. Nie. Całe szczęście ulice Night City są akurat coraz bezpieczniejsze. Odnotowaliśmy spadek zabójstw z 7103 przypadków rocznie do tylko... Chwileczkę. Mówisz, że ulice są bezpieczne, tak? A co z autostradami? Słucham? Słyszałaś zapewne o strzelaninie na zjeździe z Route 1. Minęło pół godziny, nim ktokolwiek zareagował, prawda? A w tym czasie wystrzelono ponad 700 pocisków. Co się tam stało? I gdzie są ci przestępcy? No więc NCPD odpowiada oczywiście za bezpieczeństwo wszystkich zamieszkałych w granicach miasta, ale... Sara, momencik. Nie wciskaj mnie i naszym widzom kitu, maleńka. Powiedz moim widzom wprost, kiedy wreszcie będą bezpieczni? Kiedy wreszcie do cholery będą mogli wziąć dzieciaki do parku, żeby zagrać w baseball? Kiedy będą mogli wyjść na zakupy bez broni? Więc NCPD dokłada wszelkich starań... No i dobrze jej powiedział. Let's go. Barry, wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. Odwalcie się o ten. Hej, V, możesz rozmawiać? Hej, Wiktor. Mam wieści z liparskiego świadka, które powinny cię zainteresować. Okej. O co chodzi? Na rynek trafił właśnie pakiet aktualizacji oprogramowania wszczepów. Bardzo przydatna rzecz. Informuję cię w pierwszej kolejności, żebyś, no wiesz, zaopatrzył się przed konkurencją. Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. Co jest w tym pakiecie? Usprawnienia systemów, nowe programy i opcje dla użytkownika. Sam zobaczysz. A skąd mogę wziąć tą aktualizację? Dzięki za cynk. Skąd mogę wziąć tę cudowną aktualizację? Zainstalujesz ją u każdego lipera w mieście. Of, nie jest aż tak cudowna. O, czyli u ciebie też. Jak tylko rozliczymy się z ostatnich wizyt. Rozliczę się z tobą na pewno, tylko muszę zarobić. Nowe zadanie, nowa jakość. Spotka się z Takemurą. Znowu komuś to odbiło? Znowu komuś w bloku odwaliło? To prywatna wizyta. Zajmij się swoimi sprawami. Czekaj, on pewnie zna Barego. Gadanie z glinami jest tu źle widziane. Słuchajcie, to mega blok. Ludzie nie lubią takich, którzy gadają z glinami. To zajmie tylko chwilę. Znasz Barego? Jako tako. Gadaliśmy. Z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Być może. No nie wiem. To raczej delikatna sprawa. Nie jestem dobry w takich tematach. Zastanów się jeszcze. Barry jest porządnym gościem. Nie zasługuje, żeby skończyć w samotności. Pomyślę. Ale niczego nie obiecuję. Także rozmawiamy z obywatelami tego naszego tutaj
w przyszłości świata, gdzie rządzą korporacje, jest mega, mega ubóstwo i mega, mega bogactwo. No cóż, nie wiem czy teraz chyba nie. Spotkajmy się z Takemurą. Mamy iść tędy to. Bizis. Bar. Reklamy mega automaty tutaj widzimy, grają sobie. Idziemy dalej. No, fast foody. Proszę, siłownia. Sparują sobie. No, ciśnij. 2, 3. Robot sparingowy. No, spróbujemy. Próbujemy posparować. On też boksujesz. Usiądźmy najpierw. Sam też boksujesz? Już nie. Zbyt wiele razy głęb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedyś. Co na to sposoby? Perenzików załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. Dobrze, co tam masz w ofercie? Wszystko, co najlepsze. Aha, możemy coś sprzedać, możemy coś kupić. To jest nasze tutaj. Na wyposażeniu mamy pistolet. Pistolet maszynowy. I oraz taki pistolet. Generacja druga. Ikoniczny. Pistolet typu Power. Mamy statystyki tutaj, obrażenia, szybkość przeładowania, efektywny zasięg broni, posługiwanie się bronią. Mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę, szansa na trafienie krytyczne. Dzięki najwyższej klasy modyfikacją strzelec może korzystać z technologii rykoszetowania pocisków, nawet jeśli nie posiada wymaganych zwykle do tego wszczepów. Zmniejszony odrzut i poprawiona szybkościelność w pełni rekompensują mniejszy magazynek, elegancka i zabójcza broń. Można dopiąć lunetę i zmodyfikować lufę. Także tak to wygląda. Ja nic nie sprzedaję, chciałem tylko zobaczyć. Dopalacz wytrzymałości. Takie odżywki. Knockout. Nie, nic nie kupuję. Ewentualnie mogę coś sprzedać. To sprzedam rewolwer, też sprzedam to jest 35, czy chcę sprzedać ten przedmiot? Nie, tego nie sprzedam, zostawimy sobie. Ale maszynowy i to będzie chyba wszystko. Dobra, i to zostawimy. Katanę mamy, miecz samurajski, fajnie. Ubrania. Bandaże niepotrzebne.
To sprzedamy. Binokulary sportowe z poliwęglanu. Jeden sprzedamy, mamy dwa takie same. Co to jest? Zwarcie, generacja pierwsza, hak bojowy, obrażenia od elektryczności. Czas wgrania 1,5 sekundy. Dodaje obrażenia celowi, wrogowie mechaniczni otrzymują dodatkowe obrażenia. Amunicja. No to w sumie wszystko. Czyli nic tu po mnie. Idziemy do takiej mury. Jesteśmy blisko. Znaczy nie, tutaj do windy musimy wsiąść. Więc open the door, please. O 10 wieczorem, tylko na WNS. No jedź na dół. Czas na serwis informacyjny. To bardzo smutny dzień w historii naszego miasta. Nie żyje burmistrz Night City Lucius Ryan. A, tu jest telewizor. Informację o śmierci Ryana podała rodzina. Zmarł we śnie we własnym łóżku. Dokładne przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, ale wstępne wyniki sugerują awarię wszczepu wieńcowego. Obowiązki Ryana do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Weldon Holt. Holt ogłosił też, że będzie kandydował na burmistrza. Wszyscy, jak jeden mąż, opłakujemy przedwczesną śmierć przyjaciela Lucjusa Ryana. Ale gdy odeschną łzy, spojrzymy ku przyszłości. Bo jego dzieło trzeba kontynuować dla naszego dobra. Obiecuję. No, chcę wyjść. Aha, okej, okay, same się otwierają. No to i w którym kierunku? Spoczywaj w pokoju. Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Tak, czytałem. Miasto żyje swoim życiem. Tylko jakoś nie ma tam słowa o tym, że kazałem ci stamtąd spierdalać. A ty nic. Kurwa, ten psychol był jak chodzący czołg. Fajnie, jak film. Ryzykowałaś. W takich przypadkach wzywamy Maxi, tak? Gdzie jest ta kamura? To 50 metrów blisko. Policjant tutaj spisuje kogoś. Pracownicy tutaj sobie przerwę mają. No dobra, czy ten nasz Takemura. Jakie śmieszne autko. Takie typowo miejskie. Studenckie autko, fajne. No dobra, no i cóż. Wait. Czekamy na zielone. Możemy iść. Słyszałem, że jesteś dezerterem. Jeżeli mam się z tobą zadawać, to wolę wiedzieć, co to prawo. Ja jestem. Przebiegli, bo kurde już kończyło się zielone. Tak jak w rzeczywistości. Kurczę, to jest jakieś wiadomości. Hej, hej, mam na sprzedaż coś tam. W ogóle zobaczmy tutaj ten nasze. Możemy skanować. Mamy taką optykę.
koniec te deal. Brak lub niewystarczające rejs karny, uprawnienia do uzyskania coś tam. A my wyglądamy o tak. Mamy takie wysokie tutaj trampki. Podnie, koszulkę kurde z Wiedźmina. No i katanę. Głowa. Szepy. O, trochę inaczej się menu zmieniło. Fiolet. Aha, mogę ulepszyć. Dobra. To. Mogę tak samo ulepszyć. Pancerz podskórny. Mapa. Jesteśmy w tym miejscu. A to jest cała nasza mapa. No i podzielona jest na dzielnice. Centrum. Tutaj jest Valentinos. Sixth Street. Santo Domingo. Westbrook. Watson. My jesteśmy teraz... Właśnie, my jesteśmy teraz tutaj. Co to jest za dzielnica? Watson. Jeszcze tutaj jest Morro Rock. Dziennik zobaczmy. Wielki sen. Spotkaj się z Takemurą. Nie ufaj temu Takemurze. Powinieneś spotkać się z nim, żeby go wybadać, ale zachowaj czujność. Jest korposem. Będzie chciał cię wykorzystać. No, esse. Pakowaliśmy się w niezłe kłopoty. Dla mnie nie ma już drogi wyjścia z tego bagna. Ale ty nadal żyjesz, jak mawia Misty. Póki żyjesz, ciągle jest nadzieja. Więc wykorzystaj swoją szansę i wykaraskaj się z kłopotów. Potraktuj to jako spełnienie ostatniej woli nieżyjącego przyjaciela. Joro Takemura. No dobra, ale idźmy do niego. 84 metry do celu. Tutaj mamy wszystkie misje do wykonania. I wykonane. Zadania ukończone. Tyle zrobiliśmy do tej pory. Jeszcze sporo przed nami. No dobra, działajmy. Nowy poziom jeszcze sprawdźmy. Reset postaci. Ze względu na kluczowe zmiany w mechanice rozgrywki, atuty twojej postaci zostały zresetowane, a punkty za nie zwrócone, aby można było stworzyć swoje V od podstaw. Okej. Dostępne punkty atrybutów. Dostępne punkty atutów. Wszystko mamy na 6. No, zdolności techniczne, budowa ciała, refleks, inteligencja, opanowanie. Refleks. Określa twoją zwinność i szybkość odruchów. Pozwala rozwijać atuty zwiększające biegłość, posługiwaniu się karabinami szturmowymi, pistoletami maszynowymi i oszczami, a także zyskać dostęp do udoskonalonych sposobów poruszania się. Odpowiednio wysoka wartość refleksu umożliwia wybór specjalnych opcji dialogowych opartych na spostrzegawczości i przenikliwości. Każdy kolejny poziom refleksu zapewnia 0,5% szansę na trafienie krytyczne. O kurczę, teraz to tak wygląda. Przestrzelina. Aprowizacja. Wisząca skała. Rzeźnia numer 5.
Piskosz. Przeciwnikom trudniej cię trafić, kiedy szybko się poruszasz. Efekt zwiększa się w trakcie sprintu, przeskakiwania, ślizgu, uniku i zrywu. Kaskader. Odblokowuje nowe sposoby opuszczenia pojazdu w trakcie jazdy. Możesz teraz wyślizgiwać się z pojazdu przy dużej prędkości, przytrzymując, wyskakiwać z pojazdu naciskając dwukrotnie, używać broni w trakcie wyskakiwania i wyślizgiwania z pojazdu. Strzelanie w trakcie jazdy. Tego wcześniej nie było. No to więc cóż. Wymaga dziewiątki. Odblokujmy to. Mogę zwracać, jeśli mi się tam nie będzie podobało. Ale raczej powinno mi się podobać. Więc jedziemy dalej. Dojdźmy do Takemury. I jeszcze tylko sprawdzę. Twardy reset spadł jest wysoka, więc upadek jest tym boleśniejszy. Najważniejsze jednak jest, że nadal żyjesz, a jeśli jest życie, to jest i nadzieja. Teraz już nie masz wyboru. Musisz wrócić do gry i zagrać o jeszcze większą stawkę niż wcześniej. Zagraj to jeszcze raz. Johnny Silverhands, legendarny Rockman, który 50 lat temu rzucił wyzwanie Arasace i zapłacił za to najwyższą cenę. Właśnie powrócił, jest konstruktem zapisanym na chipie w twojej głowie. Powoli wymazuje twoją świadomość, zapisując się w twoim mózgu. Znajdź sposób, żeby się go pozbyć, albo umrzesz. Peter postawił ponurą diagnozę. Biochip będzie sukcesywnie zabijać swojego właściciela, nadpisując nową sieć neuronalną na starej zawartości. Nie wiadomo, jak zatrzymać ten proces i czy jest to w ogóle możliwe. Skoro jednak dostało się od losu drugą szansę, coś trzeba zrobić. Evelyn Parker, Anders Hellman i Arasaka, aby który z tych tropów przyniósł odpowiedź. Dobra, spotkajmy się w końcu z Takemurą. W którym kierunku mam iść tędy? Gdzie na mnie leżysz? Możemy biec. Grajek uliczny. Co tam, jak tam? Co tam, jak tam? Mamy to. Fast food. Tom's Diner. Dobra. Patrzmy z tej strony, tylko jak wygląda sytuacja. Tędy też możemy wejść. Ok, żeby po stronie wejść. Dzień dobry, podwójnego kebaba proszę. Takie mięso wieprzowe. I pół na pół surówka z frytkami. Dobra, jesteś. Siadaj. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego mi pomogłeś? Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. O co tobie chodzi? O biochip? Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip.
Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. No więc czego właściwie ode mnie chcesz? Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorinobu Arasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Sam sobie odpowiedziałeś. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, gdzie jest Parker. Dlaczego uważasz, że może pomóc ci usunąć biochip? Stoi za nią któraś z korporacji? Zadajesz bardzo dużo pytań. Zadajesz strasznie dużo pytań. Bo jesteś interesującym rozmówcą. To dla odmiany ty powiedz coś ciekawego. Mam zamiar ukarać Yorinobu Arasakę za morderstwo, które popełnił. Nie skupić się na ratowaniu własnego życia. Muszą się zbierać. Chyba to pierwszy... Wi, przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebujecie. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. Mam oskarżyć Yorinobu przed ważniakami z Arasaki. A jeśli się nie zgodzą? A jeśli się nie zgodzą? Nie marnujmy czasu. Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywasz kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. O jakich ludziach mówimy? Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Na przykład Anders Hellman? Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą Relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Teraz, Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka! Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy! Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Takemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem.
zdążyłem zareagować i które dialogi, czy tutaj mamy odpowiedni pas, który nam znika. Musimy szybko podjąć decyzję. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi, tak uważam. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Tym bardziej teraz. Głupi impuls. Dobrze, muszę przemyśleć twoją propozycję. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Spróbuję szczęścia z Evelyn Parker. Anders Hellman wie najwięcej o Reliku. Więc chyba tutaj... Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni. Ale... jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dobrze, dlaczego szukałeś Hellmana? Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Wzięła cię za korpsa? Nie wiesz, jak rozmawiać z takimi jak ona? Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Spróbuję szczęścia z Evelyn Parker. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Zrobi się. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rock ciągle żyje. To co, teraz jesteśmy kumplami? Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rock. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Tylko ja go widzę oczywiście, bo jest w mojej głowie, na tym reliku, który mam taki biochip.
no oni tutaj to jak? Go w ogóle gotowy? Możesz mi pomóc? Litości. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Nie ma żadnych nas. Naś Evan w Lizzie Spar i zadzwoń do Judy opcjonalnie. No dobrze, wyjdźmy stąd. O, pizzę nie zjedliśmy. Dobrze, wyjdźmy stąd na razie. Kierowcy samojezdne i dowożą klienta od punktu A do punktu B, po prostu jak taksówka. Możemy iść, to chodźmy. Za szybko go skończy. Mógł to przeciągnąć jeszcze ze dwie rundy. Dobra, zadzwonimy do drzwi. Telefon. Judy Alvarez. Zobaczcie, ile mam tutaj też SMS-y. O, tutaj. Mam już tych kontaktów. Collective Part. Mossa. Kapitalnie to ryba podawana na zimno. Dobrze, dzwonimy do Judy. Vi? Cześć. Siema. Myślałam, że nie żyjesz. Też tak myślałem. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Bym chciał porozmawiać z Evelyn? Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Jesteś moim jedynym tropem. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, proszę. Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Dobra. Mamy tam się udać. Podjedźmy sobie w ogóle, możemy przecież wybrać sobie nasz pojazd. Mamy motocykl. Gdzie on jest? A, tutaj. Rozejrzyjmy się na lewo, na prawo, żeby nie wpaść pod koła innego pojazdu.
No i jedźmy. Myślisz, że tylko ty masz problemy? Dobrze. Tutaj mieszkamy. My jedziemy teraz, które na lewo. No jedź, jedź, jedź. Puśćmy go. Prawnika, prawnika. Zatrzymaj, mogę iść, mogę jechać. Ciężko steruje mi. Mocno ma przyspieszenie, lekko gazu, on już nie ciągnie mocno, dobra. Jedziemy, jedziemy. Tu jest jeszcze ile? 400 metrów. 400 metrów do celu, jesteśmy, zapiszemy sobie rozgrywkę na dzisiaj. To by było wszystko. Prosto. Nadal prosto. Chyba nie tutaj pojechać. Oj, trzeba by było zawrócić. Co, jedziemy sobie? O, tu ja mogę zjechać. Uwaga, uwaga. Dawno się nie widzieliśmy. O, Wakako Okada. Okada. Pani na Włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili. Mamy do rozliczenia zlecenia za Sandra Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. O, taką kamerkę możemy zmienić? Dobra, jedźmy. Zawracajmy tam. Przeczytajmy tą wiadomość. Nie zdążyłem. Dobra, jedziemy, jedziemy. Zmieniamy pas na ten, będziemy skręcali w lewo. I tutaj jedziemy do góry. Zielone, zielone. Jedź, jedź. Elegancko. No i w sumie tutaj zaraz w lewo. Mogę? Mogę. Kurczę, nie tak pojechałem. Znowu! Muszę tutaj zawrócić. Uwaga, uwaga. Tutaj się bije, stoją. Wchodzę, poruci mołę. Jedziemy tutaj w lewo, dobra. Samera muszę jeszcze się sterować, oprócz tego. Cóż, prosto, prosto. Motocyklem fajnie, bo się wszędzie tutaj ładnie mieszczę między autami, to jest wygodnie. Dobra, trzeba go zawrócić. To jest gdzieś tutaj na prawo teraz. 60 metrów. Dobra. Idziemy tutaj sobie. Spójrz. This is bank. No, czyli tutaj. Parkujemy maszynę. No, koniecznie zostawcie suba. Dzięki temu nic wam ciekawego na moim kanale nie umknie. Grał dla was Rada Gaming.
Bye bye, do następnego.